No, hola, señores, señoras i señoritas. Pytaliście mnie, a kiedy zadanie 6.5? A kiedy zadanie 6.5? No to jest zadanie 6.5, chociaż będzie hardcore, bo za łatwe to ono nie jest. Ale ja go do tej pory nie robiłem, więc razem będziemy go robić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, jestem już na moim pulpicie. Przelatujące nietoperze przypominają. Zasubskrybuj. Zalajkuj, udostępnij, jakiś komentarzyk na dole, grupka dyskusyjna. No, żeby się zasięgi robiły i hajsik z YouTube'a się zgadzał. No, hajsiku nie ma, ale zasięgi się mogą robić. Wtedy więcej osób będzie wiedziało, że ten kanał jest i że można się z niego coś nauczyć. No, ale lecimy z zadankiem. Zadanko już tu widzicie, koło mnie jest. Z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia prezes firmy chce ufundować bony dla pracowników. No i są zasady, jak te bony, kiedy są przydzielane. No i jest tu troszeczkę różnych warunków. Po pierwsze, pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę na dzień przyznawania bonów, czyli 20 grudnia. No to powinno być pół biedy, bo takie było zadanie pierwsze. Tak jak zajrzymy sobie do zadania pierwszego, to prezes firmy chce wiedzieć, jaki jest stan zatrudnienia na 10 grudnia. No a tutaj na 20 grudnia, no to zmienimy, nie? No i tu mieliśmy podać zestawienie każdego rodzaju umów, a tam będziemy musieli się ograniczyć wyłącznie do umowy o pracę, bo musi być umowa o pracę, tak? Jest powiedziane, że ma być na podstawie umowy o pracę zatrudniony. No ale to trzeba zmodyfikować to zadanie pierwsze i tą część będziemy mieli zrobioną. Druga część jest, że dofinansowanie otrzymują dzieci do lat 18 oraz młodzież 18-20, jeżeli się uczy. Czyli dziecko do 18, niezależnie czy się uczy, a 18-20, jeżeli się uczy. Czyli trzeba będzie odpowiedni warunek skonstruować. I wielkość dofinansowania, no to tuż też w zależności od pewnych warunków. 500, jeżeli łączne wynagrodzenie z wszystkich umów nie przekracza 5 tysięcy. Tam o wynagrodzeniach też chyba było. Było pytanie. Nie, o ilość obowiązujących umów, czyli wynagrodzenia będziemy musieli zrobić. No, jest tutaj parę rzeczy, które trzeba zrobić i trzeba to dobrze przemyśleć. Jest zadanie za 6 punktów, troszeczkę czasu zajmie i nie będziemy tego robić już jedną kwerendą. Dlatego tu będzie nowość, że do tej pory była jedna kwerenda, która odpowiadała na pytanie. A teraz rozbijemy sobie to na takie etapy. Bo można by tworzyć taką jedną mega byczą złożoną kwerendę, no ale konia z rzędem i półksiężniczki za żonę temu, kto tą kwerendę ogarnie. Ja wolę sobie to etapami rozbić. I popatrzcie, zacznijmy od tego, że popatrzcie na taką kwerendę. Ona zwraca tak naprawdę tabelę. Czyli tak samo jak się w kwerendzie odwołujemy do tabeli bezpośrednio, tak możemy się odwołać do innej kwerendy już istniejącej. Czyli to zadanie sobie rozbijemy na kawałki i później będziemy się odwoływać do tych konkretnie kawałków. Tak? No i to na tym to będzie polegało, ale niestety wymyślić to, no obawiam się, że to jest zadanie trudne. Jest to zadanie z gatunku tych takich, no, zabójczych. No bo co mamy? Nie, to nie to, to. Musimy mieć, że dofinansowanie otrzymują. Pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę, a jego umowa musi obowiązywać w dniu wypłaty. Zaczniemy po kolei, tak? Potem się jeszcze zastanowię, bo ja nie mam tego przygotowanego. Będę budował to na bieżąco, więc zastanowię się, jak to potem przenosić. Ale spróbujmy, czy umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czyli na 20 grudnia umowa o pracę. To musi być ten pracownik. No to przyjrzę się tutaj. Tu było. O, właśnie w tej kwerendzie. Nie chciałem tego, chciałem SQL-a. W tej kwerendzie, o, proszę bardzo, mieliśmy tu zatrudnienie na 10 grudnia. Teraz ma być 20. Oczywiście z niewiadomych przyczyn tutaj mi Access po amerykańsku tą datę robi. Z tymi datami uważajcie, bo to zależy od jakichś ustawień komputera, jakichś widzi mi się Accessa w ogóle tysięcy rzeczy, czemu ta data jest po amerykańsku, czyli miesiąc, rok. No to nie jest 12 października, tylko 10 grudnia i to wiem tylko dlatego, że tak było w zadaniu, no więc coś mi tu nie tegas, nie? No,
Tak naprawdę powinny być daty zapisywane w stylu 2020, 12, 10 grudnia i wtedy jest jasne ten styl międzynarodowy. No niestety, o i wtedy jest to. I teraz jest to, nie? Ale jak przejdę przez ten widok projektu, no teraz zapamiętał, a widzicie, to są jakieś niezbadane, są działania Accessa, kiedy mi to zmasakrował. No ale na szczęście w ten sposób datę przyjmuję. No to sobie to skopiuję i zrobię na razie jakąś nową kwerendę. Projekt kwerendy, pracownik. Tak, to jest kwerenda tylko na pracownika, bo... A, no nie, właśnie, nie tylko na pracownika, bo zatrudnienie w zasadzie, tak, i numer pracownika. No dobra, czyli musielibyśmy się zastanowić, że tak, z zatrudnienia mamy wyciągnąć rodzaj umowy. Właśnie nie chcę liczby umów, tylko chcę zatrudnienie. Co tam jest w zatrudnieniu? W zatrudnieniu jest PESEL pracownika, czyli PESEL pracownika chcę. Zatrudnienie PESEL pracownika z zatrudnienia i zatrudnienie ma być na 20 grudnia, tak? Dobrze pamiętam. Na 20 grudnia lub właśnie pamiętamy o tym, lub data jest nulem, czyli jest na czas nieokreślony zatrudniony, czyli albo jest większy lub równy od 20 grudnia, albo zatrudnienie jest nulem, zwolnienie, jakby data zwolnienia, tak, data do kiedy. Nie grupujemy tego po rodzaju umowy. No i zobaczmy, co tu mi to dało. Tu projektowanie uruchom. No i mamy tutaj rodzaj umowy. Zlecenie na czas nieokreślony, umowa o dzieło i umowa o pracę na czas określony. Czyli nas, popatrzcie, ci interesują, którzy mają umowę o pracę, czyli na czas nieokreślony umowę o pracę oraz umowę o pracę na czas określony. Jak skąd ja wiem, no pamiętam oczywiście z poprzednich odcinków. Jeżeli nie pamiętacie, to sobie tu otwieram ściągaweczkę i w zatrudnieniu P umowa o pracę na czas określony, N umowa o pracę na czas nieokreślony. Czyli tu mamy tą legendę, mamy oczywiście w zadaniu. Ja ją pamiętam z poprzedniego zadania. No więc muszę wyrzucić z tej kwerendy SQL-ek, wchodzę w SQL-ka, muszę zrobić jeszcze dalej AND. Nie wiem, czy tych nawiasów on mi tu za dużo nie nabździał przez to, że gdzieś tam przeszedłem przez ten projekt, on mi nabździał tony tutaj tak naprawdę tych nawiasów. I te nawiasy, to jest w zasadzie wystarczy tak, bo tu nie ma żadnych pułapek, żadnych innych rzeczy. No właśnie, tylko to jest to, jedno lub drugie, czyli daty muszą być spójnikiem lub. I teraz mamy AND i jednocześnie zatrudnienie, no to tutaj duże litery, a w CESie akurat nie mają znaczenia, są SQL-e, gdzie to ma znaczenie. Zatrudnienie, rodzaj UM, tak? Rodzaj UM równa się P lub równa się N, tak? Czyli teraz powinniśmy mieć tych, którzy są zatrudnieni i jednocześnie mają jedną z dwóch umów. To jest bardzo ważne. Coś skiepściłem. A, bo tu jest rodzaj umowy, a nie rodzaj UM. Rodzaj umowy. Tak, no parę dni przerwy miałem. Ej. A, tu jeszcze też rodzaj umowy. Parę dni przerwy miałem, już nie pamiętam tych pól. No i mamy rodzaj umowy na czas nieokreślony, rodzaj umowy na czas określony. Tak z ciekawości możemy sobie oczywiście, ponieważ się uczymy, to
to możemy sobie, na maturze na to czasu nie będzie, ale możemy sobie dać zatrudnienie. Nie muszę pisać zatrudnienie tak naprawdę, bo mam tylko z tabeli zatrudnienie, więc to też mogę sobie uprościć, ale jak już jest więcej tabel, no to trzeba wtedy podawać, nie? Czyli muszę dać data, po prostu data. O, no i widzimy, ci na czas nieokreślony mają daty puste i po to był ten nul. Ci na czas określony mają daty wypełnione, ale to są wszyscy, widzicie, z datą późniejszą. Tu nie ma nikogo z datą wcześniejszą niż ten 20 grudnia. Także wszystko nam się pięknie, mam nadzieję, zgadza. No to to jest pierwsza część, którą bym musiał sobie zapisać, że to jest zadanie 6, podkreślenie 5. Na razie dam pracownicy. Chociaż nie sięgam do tabeli pracownicy, tak? Na początku troszeczkę się zamotałem, bo sięgam tylko do zatrudnień. Na razie mam PESEL-e tych osób, które są zatrudnione. Potem to będę z czymś tam łączył, się zastanowię jeszcze z czym. Pracownicy, pracownicy po prostu, warunek pierwszy. Warunek pierwszy z tego zestawionka, nie? No i to mamy pierwszy warunek, czyli że pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Teraz spróbujmy sobie zrobić drugi warunek. Dofinansowanie otrzymują dzieci do lat 18 oraz młodzież, jeżeli się kształci. Tak, czyli musimy z dzieci. No i tu jest jedna tabela, gdzie jest PESEL dziecka i gdzie jest, że się kształci. Natomiast nie ma daty urodzenia, no bo data urodzenia jest wbudowana w PESEL. No i tu się pojawia taki mały hardkorek znowu, no bo musimy teraz z tego PESEL-u wyciągnąć datę urodzenia. I będziemy musieli używać funkcji takich, jak je używamy też w arkuszu kalkulacyjnym. Lewy, prawy i tak dalej. Tak, żeby wyciągnąć z tego datę urodzenia, a potem poskładać też z tego z powrotem datę i kazać akcesowi sprawdzić, czy ta data jest taka, czy inna. Tu mi się lepiej będzie to tłumaczyło na przykładzie arkusza, bo funkcje są te same początkowo, co w arkuszu, co w Excelu. Więc uruchomię teraz Excela. No i teraz spróbujmy sobie taki przykładowy PESEL pokonać. Tak? Czyli taki PESEL dziecka. Spróbujmy sobie go tutaj ogarnąć. Nie? Jest taki PESELek dziecka i w dodatku jeszcze uwaga, pamiętamy o tych zasadach, które są, a które chyba nie są tu w ogóle zupełnie opisane w tym zadaniu. Więc no, według mnie to zadanie jest, no, popłynęli autorzy z trudnością. No ale pokonajmy je, nie? Jeżeli mam z tego wyciągnąć datę, to pierwsze dwa to jest rok urodzenia. Drugie dwa to jest miesiąc urodzenia, a trzecie dwa to jest dzień urodzenia. Przy czym miesiąc, widzicie, tu jest 22, jest właśnie chyba o 10 za duży, tak? Czyli jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś ma dzień 02, to będzie miał 22, a jeżeli będzie miał 12, to będzie miał 32. Jeżeli dobrze pamiętam, to o 10 jest za duży, bo to oznacza, że jest w tym momencie, znaczy o 20 za duży, że jest z roku 2020, a nie 1913. Bo gdyby był 1913, no to byłoby też 13 z przodu. Więc żeby to odróżnić, no to w PESEL-u się stosuje miesiąc zamieniony. Czyli ludzie urodzeni w roku 1913 będzie miał 13, na przykład 02 PESEL, 19, a w roku już po roku 2000 będzie miał miesiąc o 20 powiększony, żeby podkreślić, że to jest to, co jest. No więc teraz tak, czyli żeby wyciągnąć, na razie wyciągnijmy, to musimy wziąć tak, równa się lewy, głupi Excel, lewy tekst, czyli to i liczba znaków, czyli 2. No i dostałem 13. Tak, teraz jeżeli sobie wezmę lewy z tego liczba znaków 4, to otrzymałem 13,22.
Ale jeżeli z tego 13,22 wezmę prawy, 2, no to uzyskuję sam miesiąc. No oczywiście mogę to połączyć, nie, bo to wszystko będę za chwilę łączył, dlatego mówię, łatwiej mi to w arkuszu jest wyjaśnić i łączyć krok po kroku. No i tak samo równa się lewy z tego 6, no i znowu prawy tak samo, nie? Prawy 2 od prawej, to jest 19, czyli mam 13, 22, 19. No jeszcze od tego oczywiście muszę odjąć, żeby mieć ten prawdziwy miesiąc. No i teraz to muszę wszystko złożyć niestety w jedną instrukcję, żeby powstała z tego data, tak? No i będę funkcją date po prostu w akcesie to składał, ale te lewe muszę poskładać, tak? Zaraz o funkcji date sobie w akcesie poczytamy. Tak, jest tu pomoc, date. O. Funkcja date. Poza tym, że akces mi jakieś dziwne kreski robi, to nie ma przykładu. A nie, ona służy do, żeby ustawić. Zwraca. Ja nie chcę. To ja chcę, żeby on utworzył datę. Jaka była funkcja, żeby utworzył datę? No. Pomyślałem, poszukałem. No niestety na maturze nie macie tak dobrze, żeby szukać. Czasu mało, internetu nie ma. Sorry, taki mamy klimat. W każdym razie jest funkcja date serial i ta funkcja będzie łączyć, czyli podajemy na przykład tutaj rok, miesiąc, dzień i ona nam z tego stworzy datę. No to ale zanim nam stworzy datę, to musimy właśnie mieć rok, miesiąc, dzień. No rok mamy, ale miesiąc mamy na 3 polecenia, a w akcesie no nie będzie 3 poleceń, bo nie będzie 3 komórek. Czyli co ja robiłem? Ja robiłem prawy z tego czegoś, a z tego czegoś jeszcze odejmowałem 20, co wyszło. No czyli stąd muszę po prostu niestety to wpakować w prawy. I od całości odjąć 20. I teraz mam tutaj te 2. No powstał taki troszeczkę, poszerzę moment, żebyście to dobrze widzieli. Taki troszeczkę koszmarek, który jest częścią, który oznacza tylko i wyłącznie, co oznacza tylko i wyłącznie rok. No i tu to zostaje bez zmian. No a tu lewy, prawy i 2. No oczywiście. I 2. No i teraz, jeżeli tu nie ogarniacie, o co chodzi, to niestety przewinąć ten film, przeanalizować, zapauzować, żeby się przyjrzeć tym etapom, co tu się działo. Bo teraz to wszystko będę musiał wpakować do akcesa. Czyli w akcesie sobie zrobię nową kwerendę z dzieci. Zamknij. Ten date serial za chwilę mi będzie potrzebny. Dobra, czyli select gwiazdka from dziecko. I teraz dobrze, uruchomię to. No i mam, prawda, numer, PESEL i tak dalej. No i teraz powiedzmy, że będę chciał mieć kolumnę właśnie rok, miesiąc, dzień, tak jak było tu. Tak jak było tu, czyli o, to z PESEL-u dziecka, czyli zamiast D3 oczywiście PESEL dziecka. Tu już jest, proszę Państwa, tak, czyli select gwiazdka. Teraz tu będę chciał oczywiście bez znaku równy, lewy od PESEL dziecka. No i zobaczmy, czy to mi zadziała. Tu się chyba daje w akcesie funkcja lewy. To jest funkcja lewy. No tak, bo oczywiście w akcesie te funkcje nie są przetłumaczone, żeby było trudniej, a w Excelu się posługiwałem. O,
No i dobrze, i tu mamy to, popatrzcie, na samym początku, expression 1000, to są te roki urodzenia. No i tu mamy, o, 97 rok urodzenia. No właśnie, ha. Tu są niektórzy urodzeni w 97 roku. Czyli się okazuje, że moje jeszcze jest zbyt proste, bo teraz co? Moje jest takie, że jeżeli jest PESEL z roku tamtego, to jest spoko. A jeżeli będzie rok właśnie na przykład tutaj 97, na przykład 9702, no to nagle wychodzi mi miesiąc minus 18. No bo odjąłem te 20, a te 20 muszę odjąć tylko wtedy, jeżeli wynik tego działania będzie większy niż 12. No więc teraz, moi drodzy, ponieważ się to okazuje, że no, dla tych wartości mi odejmuje te 20 po prostu niezależnie od tego, jaki jest rok, no to jeszcze będę musiał sprawdzać to funkcją jeżeli. Tu mi się w Excelu tak prosto nie uda sprawdzić funkcją jeżeli, dlatego że te prawy, lewy i tak naprawdę to one zwracają wartość tekst, ale w Accessie musimy ten tekst przerobić na niestety i tak inta. No więc za chwilę sobie dodamy jeżeli. No to zróbmy sobie na razie te obliczenia. Zróbmy sobie te na razie te obliczenia, tak po prostu, no jeszcze nie uwzględniając tego, że to jest ten rok tutaj być może wcześniejszy. Czyli mamy tak, select gwiazdka, potem mamy left PESEL to. Teraz pamiętacie, co tam było, no i nie pamiętacie, to i tak sobie stąd skopiujemy. Teraz mamy to, czyli tutaj lecę tu. Oczywiście po angielsku. No i teraz jest błąd. Aha, błąd jest jeszcze tutaj, że są przecinki, a nie średniki, tak jak w arkuszu. No i teraz mi tutaj magicznie wyszły te wartości ujemne. Dla tych, którzy są urodzeni, tu jest na przykład 93 rok urodzenia Paulina, czyli urodzeni w zeszłym stuleciu, więc nie powinienem w ich przypadku odejmować dla miesiąca tych 20. Właśnie te 20, w zależności od tego, będę musiał dodać tutaj. Kurczę, to się robi zadanie no masakryczne, popatrzcie. 100, to jest chyba najtrudniejsza część właśnie tego zadania, że jak to z PESEL-a wyciągnąć te daty? No bo teraz będę musiał to połączyć jako datę. No to lecimy. No dobra. Łatwo nie było, no to lecimy. Na razie sobie zróbmy te tutaj wyrażonka, które są prostsze. Aha, mogę wszędzie pisać as rok, żeby już tu było as miesiąc. No już będę w skrócie pisał. I teraz następne wklejam, oczywiście bez znaku równości. O, as. No i mamy rok. Popatrzcie, miesiąc, dzień. No i moglibyśmy z tego składać po prostu całą datę, no ale ten nieszczęsny nam przełom wieków psuje, bo do roku musimy albo dodać 1900, albo odjąć, albo dodać 2000, a w sytuacji, kiedy jeszcze jest rok 1900, no to nie możemy odejmować tego miesiąca, czyli musimy zastosować if. If jeżeli, w arkuszu jest to if przez dwa i. Czy ja sobie to rozbiję, to może... If przez dwa i miało być, a nie przez dwa f. If, jeżeli to coś jest większe od 20, no to co wtedy? To wtedy to co jeżeli prawda, tak? Tu jest true, a tu jest false. Tak wygląda funkcja if. Czyli tu dla true musimy odjąć 20, czyli musimy zrobić to. Odjąć 20, a dla false zrobić po prostu to bez odejmowania. No, więc takie się nam robi już tutaj bardzo ładne zapytanko.
I teraz uruchom. Coś nie wyszło. Dalej nam. Tu jest dobrze. Ale nie wyszło nam wtedy, kiedy miał odejmować 20. Dlaczego? Tym razem jest dobrze. Dla tych, dla których coś musiałem źle zapisać. Tym razem w każdym razie mamy dobrze dla tych, którzy się urodzili o 99 rok. No to mam 99, 07, 14. No jest 99, 07, 14. Natomiast tu powinno być 11. 32 odjąć 20, czyli 12, a mi wyszło minus 1. Dlaczego mi wyszło minus 1? Co tu skopałem? A, tak. Skąd mi się tu wzięło? Tak. Tak, no właśnie. To jest if. No ja już to tak tutaj masakrycznie wypisuję. Popatrzcie, gdyby, już zobaczmy, że to działa. No jest teraz 12, tu jest miesiąc 2, bo jest 22, czyli po odjęciu 20 jest luty, 02. No, popatrzcie, to jest tak, gdybyśmy to pisali w jakimś języku programowania, na przykład jakimś Pythonie czy czymś, to byłoby if, warunek, potem byłoby co, jeżeli prawda, else, co jeżeli fałsz. No i tu jest dokładnie to samo, tylko że zamiast if jest if, no i jest warunek i to wszystko jest w jednym nawiasie, tak? Ale ja sobie mogę to rozbić, że tu jest warunek, potem jest, jeżeli warunek jest prawdziwy, ten przecinek jest tak jakby odpowiednikiem tego dwukropka tutaj z Pythona, czy w przypadku Java byśmy tutaj mieli if warunek, nie, otworzyć nawias, czy w C++ też mielibyśmy warunek, otworzyć nawias. Więc tu jest ten warunek, o, to jest sam warunek jako taki, z tym, przepraszam, sam warunek jako taki. Porównanie znakiem większości dwóch wartości. No to jeżeli tak, jeżeli jest to prawda, no to wykonaj z odejmowaniem, a w przeciwnym wypadku, czyli tu musiał być else, nie, którego nie ma w akcesie, bo else to jest znowu kolejny przecinek. Że są, tak jak w arkuszu też mamy, jeżeli warunek, średnik, prawda, średnik, fałsz. No i tu jest dokładnie to samo, tylko że zamiast średników jest równa się. No i tu jest koniec, o, koniec tego ifa, nie? Czyli to jest jeżeli fałsz, to jest jeżeli prawda, to z przodu jest warunek, no a całość jest koniec ifa i wtedy trafia to jako kolumna miesiąc. No więc mamy coś takiego, nie? No to wywalę to, co jest oczywiście moim tłumaczeniem. No i całość mogę skrócić do jednej linijki, no bo ten zapis jest taki troszeczkę hardkorowy. No ale ten zapis jeszcze nie do końca mi rozwala system, bo teraz to mi powoduje, że mamy rok taki. I nie wiem, czy mi z tego dobrze złoży daty. No bo teraz tu mamy 2013, a tu mamy 1999, żeby on tego nie potraktował jako 2099. Zobaczymy, jak mi to Excel złoży, Access, przepraszam, złoży. Czyli zastosuje data, nie, tu miałeś przeczyść, tu miałeś być. Czyli zastosuje data serial, ten, o którym mówiłem. Proszę bardzo. Data serial. I teraz miał być rok. A ja mam nazwany rok? Mam nazwany rok. Dobrze. Data serial rok. Potem mam miesiąc. Potem mam dzień. No i to damy as data urodzenia. No i zobaczmy, czy coś takiego nam tu pykło. Aha, brakuje mi tu średnik, przecinka, bo to jest przecinek do selecta. Ach, tak, czyli jest select, gwiazdka, no po to, żebym widział wszystko. Przecinek, rok. Przecinek jest na końcu to całe dziwne, co zbudowałem. Przecinek, dzień. Przecinek, data serial. Date serial.
Date Serial. O. No i popatrzcie, nawet nie muszę już, na szczęście przynajmniej na tyle jest inteligentny, że z 99 to zrobił 1999, a z 13 zrobił 2013, a nie na przykład 1913. To oczywiście, jeżeli byśmy pisali zaawansowany program, to musimy to uwzględnić, kiedy, dla jakich dat on robi. No bo jak nam wyjdzie 2099, no to jak on mi dalej zrobi 1999, a nie wiem, jakie mam daty. Tu mam daty urodzeń dziecka, czyli spoko, nie? Jakby to były daty czegoś tam, być może na przykład w przyszłości, no to trzeba w tym date serial dobrze to zrobić, nie? Data. No, i więc mamy datę urodzenia i teraz popatrzcie, tak naprawdę mamy jedną pomocniczą kwerendę, której zadaniem jest tylko i wyłącznie wyciąganie daty urodzenia tego dziecka. Bo będziemy jej używać gdzieś tam za chwilę, nie? Czy ja sobie tą kwerendę zapiszę, zadanie 6.5, data urodzenia z PESEL-u dziecka. OK. No i tu mamy, no to są oczywiście jakieś pomocnicze kolumny, które nas nie będą interesowały. Nas będzie interesowała o ta data urodzenia. No i jeszcze możemy sobie tutaj w tym samym, albo zrobić osobną kwerendę, dorobić to, że teraz musimy powiedzieć tylko te dzieci, które spełniają warunki. A nie wiem, czy pamiętacie, jakie tam były warunki, że było powiedziane, że muszą być to dzieci do lat 18 lub od 18 do 20, jeżeli się kształcą. I także dobrze byłoby tutaj może zrobić jeszcze taką kolumnę, czy jest to dziecko spełniające w ogóle warunki do zasiłku. Otóż chodzi o to, że teraz tak, jeżeli ktoś ma 18 lat, to znaczy, że jego data urodzenia, a datę urodzenia mamy, jest większa niż 18 lat wstecz od tej daty, do którą sprawdzamy. No jest to takie troszeczkę zakręcone, czyli sprawdzamy datę 2020 i teraz tak, musimy znaleźć tych, którzy są od 18. No, czyli 18 to będzie 2002, tak? I ci, którzy są 2002 urodzeni po tej dacie, to mają mniej niż 18, tak? Jeżeli są w tej dacie, to mają dokładnie 18. Jak jest w zadaniu, gdzie się 18 łapie? 18 łapie się już do tej wartości drugiej, bo tu jest do lat 18. Czyli musi być mniej niż 18, tak? Czyli tak sobie notatki na razie robię. Mniej niż to, no to z tego wynika, że ma mniej niż 18 i tak zasiłek przysługuje. Natomiast jeżeli teraz będzie data z przedziału od 2002, od tego dnia, to już ma 18, czyli od tego do, od tego, no to czyli musi być większa lub równa tej wartości, do, czyli musi być mniejsza lub równa do 20 lat. No nie, to równa, bo to już nie będzie miał 21, mniejsza od 20 lat, kiedy 2000, tak? 12, 20. Jeżeli urodził się no nie mniejsza, tak, tu zamotałem. Tak, nie data nie może być, nie, że jak jest mniejsza, bo mniejsza to będą starsi. Jak będzie większa, tak, jak będzie większa data, czy bo im później, tym większa data. Czyli 2003, 2004 i tak dalej, większa to ma 18. Natomiast jak jest faktycznie mniejsza lub równa o temu, ale większa od tej, no to ma 20, to ma 20, więc muszę co jeszcze sprawdzić? Dobra, czyli stąd jest od razu tak, a tu musi być mniejsza od tego i jednocześnie większa od tego
i musi się uczyć. And. A uczyć się to znaczy, że musi mieć nauka równe T. No oczywiście, co tu jest? Data urodzenia, bo tak sobie nie napisałem, co. Czyli jest tak, to jest jeden warunek. Jeden warunek, który dotyczy tych starszych. To jest warunek, że data urodzenia większa od tego. To jest warunek, który dotyczy tych młodszych. I jeżeli one są spełnione, jeden lub drugi, tak? Or. Jeżeli jest data urodzenia większa niż te, co by dla osiemnastki odpowiadało, no to jak ta data jest większa lub jest mniejsza, ale większa od tamtego i jednocześnie się uczy, no to całość to, jeżeli to jest spełnione, czyli if cały ten warunek, jeżeli cały to jest na razie warunek, czyli z naszego ifa jest warunek, jeżeli ten warunek jest spełniony, to co jeżeli prawda? No to damy mu tak, powiedzmy. A co jeżeli fałsz? Damy mu nie. No, przesadzam z tymi odstępami. Oczywiście to można wszystko w jednej linijce zapisać. Ja sobie to rozpisałem w ten sposób. As zasiłek. As zasiłek. No i zobaczmy, czy nam to zadziała. Błąd składniowy. Aha, to tu zezarłem hasza. Zezarłem hasa. No i teraz mamy zasiłek tak. No bo jest 2013. Zasiłek tak, 2011. Tu zasiłek nie, bo jest 99. Czy będziemy mieli taki przypadek, że będzie 2001? O, tu jest zasiłek 2001. I przysługuje mu, bo się uczy. A czy mamy tu, popatrzcie, się nie uczy, ale jest 2020, czyli zasiłek przysługuje, tak. A czy mamy jakieś 2000? O, 2000 już jest za stara, Julii już nie przysługuje. Uczy się, tak, ale jest 2000. No to coś mam tutaj źle tą datę ustaloną, tak. Bo popatrzcie, jak Julia się urodziła wtedy, a mamy 2020, 12, 20, no to równa się część roku. No dobrze, ma 20 i trochę, tak, tak, namotałem. A 20 ma już nie dostawać, tak? Właśnie, czyli ma już 20 lat. 18 do 20. No właśnie, pytanie, czy 20 też ma dostawać? Co to znaczy młodzież w wieku 18 do 20? W sumie 18 do 20, to 20 chyba też ma dostawać. No to dobra, dobra. To założymy, że ma dostawać, czyli tu damy 1999, żeby jednak dostawały te osoby też. I teraz 1999 ta nie dostaje, bo musiałaby być dopiero później, no i w ogóle się nie uczy, ale 1999, o, ten nie dostaje, 2000 ta dostaje, bo się uczy, nie da się tego tu, sortuj od najstarszych, o, 84, 84, o, tu mamy, zobaczmy, ten nie dostaje, ten nie dostaje, ten nie dostaje, no ten już dostaje, no nie mam takiego przypadku, że jest, o, ale ten nie dostaje, bo się nie uczy, jest co prawda wiekowo ok, ale nie dostaje, bo się nie uczy. No dobra, no czyli pokonaliśmy to w ten sposób, że mamy kolumnę zasiłek, która nam mówi, co tutaj widać. No i teraz z tej kolumny zasiłek będziemy korzystać potem w następnych zapytaniach, tak? To jest dopiero jedno z wielu zapytań po drodze.
Zapisać zmiany w projekcie, tak, zapisać. Zadanie tu to pozamykamy sobie, żeby mnie to wszystko nie myliło. I popatrzmy teraz na spokojnie, no minęło już troszeczkę czasu. Popatrzmy sobie na spokojnie. Mamy tak, pierwszą odpowiedź na pierwsze pytanie, mamy podpowiedź na drugie pytanie, natomiast na trzecie pytanie, no i potem będziemy musieli połączyć, tak, że one muszą być jednocześnie te wszystkie trzy warunki spełnione. Czyli pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to mamy, nie? Bo tu mamy pracowników, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. Czyli to jest jedna rzecz. Teraz druga rzecz to jest taka, że no musimy sięgnąć do tego. Trzecia rzecz to jest taka, że musimy sięgnąć do wysokości, żeby określić wysokość. Tak? Załóżmy, że musimy sprawdzić, ile ma dzieci, znaczy nie, na każde dziecko otrzymują osoby, których łączne wynagrodzenie ze wszystkich umów wynosi tyle. Jeszcze dodatkowo samotna, niezależnie od wysokości wynagrodzenia. No, mózg mi paruje, czacha dymi. Dobra, na razie zobaczmy tą samotną olejmę. Na razie musimy sprawdzić, ile dostaje, czyli czy jego wynagrodzenie ze wszystkich umów przekracza 500. No, czy nie przekracza 500, czy od 500 do 1000, podobnie jak było z tym wiekiem, nie? I potem, czy jest większe od 1000. Czyli musimy wyliczyć, najpierw zacznijmy od tego, zanim sprawdzimy, które z przedziałów, to sumaryczne łączne wynagrodzenie. Sumaryczne łączne wynagrodzenie danej osoby. Czyli trzeba ją grupować po PESEL-u. Czyli trzeba będzie osobę grupować po PESEL-u. Dobrze. Projekt kwerendy, tworzenie projekt kwerendy, dobrze. Po PESEL-u w zatrudnieniu. Na razie w zatrudnieniu, bo tam są pieniądze, tak? Tam są pieniądze w zatrudnieniu. Czyli select gwiazdka from zatrudnienie, uruchom. No i mamy co? Kwota wynagrodzenia. Czyli trzeba sumować kwoty wynagrodzenia z wszystkich umów dla danego pracownika, bo tam było wcześniej, że musi być zatrudniony o pracę, ale do całości się z wszystkich umów liczy. Czyli tych, którzy nie mają ani jednej umowy o pracę, to nie dostaną nic. Ale jak mają umowę o pracę, to potem liczymy całe ich zarobki. No więc musimy zsumować dla każdej osoby całe zarobki. No i będziemy to łączyć z tym, że oni pracują na umowę o pracę. Czyli właśnie, czyli możemy to dodać do tej pierwszej kwerendy, bo tu mamy tych wszystkich. No właśnie, czyli teraz tych, no właśnie, tych, tak? Musimy ich zgrupować. Grup by rodzaj umowy. Nie, PESEL. To co ja godą? Zatrudnienie PESEL pracownika. Po PESEL-u ich musimy zgrupować. Tylko wtedy nie będziemy mogli widzieć tego, co widzimy, tak? Jeszcze raz. Tu widzimy PESEL, data. No ten data nam jest w ogóle niepotrzebna i ten rodzaj umowy nam jest w ogóle niepotrzebny. To tylko miałem, że jest. Nas interesują PESEL-e. Czyli rodzaj umowy wywalamy. Data wywalamy, bo to było tylko dla sprawdzenia, czy to dobrze działa. No i teraz możemy grupować to po PESEL-u. No i wtedy tu możemy dodać funkcję agregującą. Sum. Sum co? Jak to było w tym zatrudnieniu? Kwota win. Czyli musimy sumować. W tym w pracownikach musimy sumować kwota wynagrodzenia. OK. O, no i teraz tu może się możemy to sobie jakoś tam
dać. Wynagrodzenie suma. O. Daj, żeby za długie nie pisać. No as, 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 tak, tak, wiem, zjadłem as. As. No, i teraz ta osoba jest grupowana PESEL-em. Nie powtarza nam się tutaj żaden PESEL. Jest zgrupowana i każdy ma w PESEL-u, każdy ma w PESEL-u po prostu napisane, ile zarabia. No i teraz tak, musimy określić, że są trzy grupy. Tak. A, jeszcze miało być. No nie, ale to, że samotnie wychowuje dziecko, to jest eine kleine masakra, bo jeszcze 200 zł samotnie wychowuje dziecko. Ale na razie określamy, w jakim przedziale Loto ten pracownik. Ten pracownik Loto w przedziale mniejszym od 500, 5, znaczy 5000, od 5000 do 10000 i w przedziale większym niż 10000. Czyli który przedział? Tak, to musimy ustalić, czyli if. No to tu przecinek, to sobie zrobimy przerwę, bo to dalej budujemy selecta. If to sa suma jest, powiedzmy, mniejsza niż 5000, to wtedy damy przedział pierwszy, tak? No, tak jakoś sobie musimy określić, określimy pierwszy. A w przeciwnym wypadku przedział drugi lub trzeci. Czyli tu będzie kolejny if, ale żeby już wam nie motać, to damy powiedzmy tutaj na razie 666 i sprawdźmy, jak to działa. As przedział. No i teraz ci są w przedziale pierwszym, bo mają mniej niż 5000, a ci są w przedziale 666, ale nieważne, czy mają 10 tysięcy, 15 tysięcy, czy mają 5 tysięcy. Musimy ich rozgraniczyć. Czyli, mocium panie, czacha dymi, w to miejsce będziemy wstawiać kolejnego ifa. Czyli żeby się nie zagubić, to sobie to 666 tutaj zostawiam. I w to miejsce jest if, jeżeli ta suma jest, tam miało być do 10, czy... Do 10 włącznie. Dobrze, czy jeżeli ta suma jest mniejsza lub równa 10 tysięcy, to zwracamy drugi przedział, a w przeciwnym wypadku zwracamy trzeci przedział. No i teraz zobaczmy, czy działa dobrze. No i ten ma 15, ma trzeci przedział, ten ma drugi przedział, ten ma 10 tysięcy włącznie, czyli ma drugi przedział. No wygląda, że działa dobrze. No jak się ktoś zagubił, to tu jest odpowiednik ifa w ifie, tak? Czyli gdybym to pisał w Pythonie, to byłoby if, no właśnie, to wynagrodzenie suma, tak? Jeżeli to wynagrodzenie suma jest większe od 500, mniejsze od 500, no to bym zrobił w Pythonie tam print jedynka, tak? A jeżeli byłoby else, no to wewnątrz tego else byłoby jeszcze jeden if, tak? Pamiętamy o wcięciach. If wynagrodzenie suma mniejsze 10 tysięcy, to wtedy byłoby tu print 2 else print 3. No oczywiście porównałem to do Pythona, ale jeżeli programujecie w Javie, no to będzie podobnie, tylko no, będzie tam jakiś... No ale budowa jest taka sama, bo będzie if, else, nie? To oczywiście jest SQL i to dokładnie jest zapisane taka składnia, takim powiedzmy pseudokodem Pythono-podobnym, zapisana składnia, to co zapisałem tu wyżej. No, że w zależności od sytuacji, oczywiście tam w Pythonie bym miał if jeszcze, nie? Tak, ale to już nie chcę wam tu motać, bo odcinek nie jest o Pythonie. Także jest jeden warunek, jeżeli on jest spełniony, czyli jest biedny poniżej 5000, no to w tym momencie jest pierwszy próg.
Drugi warunek jest mniejszy od 10, ale to wchodzi dopiero wtedy, jak nie wszedł w 5, mniejszy od 5. Czy jest od 5, równych 5 do 10. Aha, tu mają być mniejsze lub równe. Oczywiście tu się pomyliłem w tym, ale tam jest mniejsze lub równe. A w trójkę wchodzi dopiero wtedy, kiedy nie wszedł w to, a dopiero wchodzi w to. No, czyli tak bardziej po Pythonowemu to tu byłoby elif, nie? Elif i wtedy nie byłoby takich tu wcięć. Elif się pisze, czy elif chyba się pisze. Mam nadzieję, że teraz nie namotałem. Więc powiedzmy bardziej po Pythonowemu tak. Tak byłoby. W każdym razie chodzi o te trzy warunki. No i teraz co? Teraz lecimy, że mamy przedział, w którym oni są zatrudnieni. A ten przedział trzeba będzie, znaczy przedział dochodów trzeba będzie im potem jeszcze użyć w dalszym zapytaniu. Czyli na razie powiedziałem tak. Uwaga, wyłapuję tych, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. I to wynikało z tego, ja to zrobiliśmy wcześniej, to wynikało, że są za umowę o pracę, że są zatrudnieni do dnia wypłaty włącznie, czyli do 20 grudnia byli zatrudnieni. I potem jeszcze ich zgrupowałem, sumowałem ich dochody we wszystkich umowach, a właśnie, tu nie jest we wszystkich umowach, bo to mi sumuje tylko te rodzaje umowy. Ja cię kręcę. No tak, moi drodzy, skiepściłem totalnie, ponieważ teraz patrzę, że przecież tu mam ten where. W związku z tym ten where jest zakładany przed grupowaniem, a skoro jest zakładany przed grupowaniem, to w ogóle nie poleciałem w tym momencie sum dla umów innych niż umowy o pracę. A tu mam mieć wszystkie umowy, jeszcze nie tylko umowy o pracę. Czyli ja to muszę jakoś rozbić. No, żeby już nie wykorzystać to, co mam, to coś wszystko sobie na razie skopiuję na boczek. No właśnie, wrócę tutaj do tego, że mamy ich... PESELE mieć, ten grubaj nawet może zostać, ale tu mi się PESELE, no właśnie, bo tu mi się te PESELE powtórzą, dlatego że może być na dwa rodzaje umów, więc może nawet lepiej, jak je zgrupuję, to wtedy będę miał pojedyncze PESELE i stanąłem na tym, że mam tutaj pojedyncze PESELE. Jak mam pojedyncze PESELE, to będę musiał osobno zrobić sumy dochodów. No dobrze, czyli będziemy tu grupować osobno wynagrodzenia. Czyli select gwiazdka from zatrudnienie. Teraz grupujemy by PESEL pracownika i każdemu z nich, nieważne czy oni jakby są wśród tamtych, to potem będziemy łączyć osobne wyniki. Natomiast tutaj zrobimy sobie sum od kwota wynagrodzenia. Tak. I teraz no nie select, nie gwiazdka, tylko select PESEL pracownika. No właśnie, dobrze. PESEL pracownika. No i teraz mamy PESEL i mamy każdego jego dochody i już teraz te jego dochody, kurczę, już chyba dobrze są teraz. Nieważne z jakiej umowy. Bo z zatrudnienia grupuję po PESELu. Sumuję kwoty wynagrodzeń, nieważne z jakich umów było, ważne, że wewnątrz PESELa, czyli inne dana osoba zarabia. No i teraz mogę do tego dokleić to, co tak mozolnie tłumaczyłem. Więc, nie. To było to istotne. Kwota wynagrodzenia, a suma. I tu, a sprzedział. Dobrze, to mi będzie potrzebne, mocium państwo. O, tak i teraz, no i teraz mam te przedziały, mam dla tych osób, ale popatrzcie, ten ma tutaj 21 tysięcy,
A tam ostatnio to chyba w ogóle takiego nie było, żeby był 21 tysięcy. No, także tam było skiepszczone. Tylko tutaj mam wszystkich, nie tylko tych, którzy pracują. Nie tylko tych, którzy pracują, mają chociaż jedną umowę o pracę. Nie tylko tych, którzy pasują na dany dzień. To mam wszystkich, którzy kiedykolwiek pracują i tak dalej. Więc teraz będę musiał to wszystko łączyć, ale tą kwerendę sobie zapiszę zadanie. No, ja będę potem musiał tych nazw używać, więc trochę te nazwy chyba mam za długie. No ale dobra. Będę się najpierw zastanawiał, jak je skrócić. No bo tu mam w ogóle taką mega długą nazwę, będę musiał je za chwilę potem używać, tak jak używam tych nazw tabel. Bo to tak naprawdę, tak jak widzicie, no wizualnie, to są tabele. Czyli to są tabele, które powstały w wyniku kwerendy. One nie są zapisane na stałe, prawda, w bazie, tylko są wyliczane na bieżąco, ale tak samo są tabele. Wynikiem kwerendy jest tabela. Więc może to, czym się to różni od istniejącej tabeli? No tylko tym, że jest wyliczana na bieżąco. Że wymaga mocy procesora, prawda, mocy przetwarzania, żeby została wyliczona. No, więc teraz, moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób, że no, będziemy je ze sobą łączyć, te tabele, znowu w oddzielnej kwerendzie, która to wszystko zepnie. No, będzie hardcore. No i teraz musimy sprawdzić, czy jest to osoba samotnie wychowująca dziecko. Bo jeżeli jest osoba samotnie wychowująca dziecko, to niezależnie od wysokości wynagrodzenia. No ale to, że jest samotnie wychowująca, to mieliśmy takie zadanie. A nie, w sumie to, że jest samotnie wychowująca, to wynika tu po prostu stan rodziny. No, czyli trzeba będzie jej dorzucić stówkę, jeżeli jest samotnie wychowująca. Ale to dobra, to tym się zajmiemy być później. Bo na razie nie mam jeszcze koncepcji, jak to połączyć, a muszę tą koncepcję wymyśleć. Więc samotnie wychowującą się zajmiemy później. Co my tu mamy? No dobra, teraz to będziemy łączyć. Łączyć. Czyli Red Hot Chili Peppers, stworzenie projekt kwerendy. No właśnie, teraz popatrzcie. Jak tworzymy kwerendę, to możemy do niej dokładać jeszcze inne kwerendy, prawda? Jako zapytania. Czyli spróbujmy to zrobić. Czyli tak, muszę mieć co? Łączną kwotę, jaką prezes musi przeznaczyć na świąteczne dofinansowanie pracowników. No to zanim łączną kwotę, to ja bym chciał wiedzieć, ile każdy pracownik dostanie. Tak? Może tak. A potem będziemy się zastanawiać, jak to sumować, nie? Jak będziemy wiedzieć, ile każdy pracownik dostanie. Czyli potrzebuję na pewno pracownika. Tak. I teraz potrzebuję dziecko będę potrzebował, bo ma na każde dziecko, czyli będę musiał no właśnie, jeszcze bym potrzebował kwerendę, ile dzieci ma pracownik, żeby tu sobie tak nie skomplikować. Dobra, skaczemy jeszcze, przepraszam, ale tak sobie wymyśliłem jeszcze, ile dzieci ma pracownik. Dobra, czyli tworzymy nową kwerendę. Projekt kwerendy dziecko. Tak, bo tam jest PESEL pracownika jest w dziecku, czyli tylko dziecko mi jest potrzebne. Tak, nie? Select gwiazdka from dziecko. No, to teraz potrzebujemy policzyć, pogrupować po PESEL-u rodzica i policzyć ile dziecko, nie? From dziecko, czyli tak, select count. No, group by PESEL. I powinno być wszystko, tak? Ile dziecko. No tak, ale właśnie ten PESEL jeszcze bym chciał. No, i mamy teraz, ile ma dzieci. Każdy pracownik grupowany po PESEL-u. No, możemy sobie jeszcze dać as. Ile? Ile dzieci? No, i tą kwerendę sobie zapiszemy. Zadanie 6
Podkreślenie. Ja już mnie to pokona, te długości nazw. Będę musiał je skrócić. Może sobie dam skrócie. O, zadanie 6.5. Ile? O, i wszystko małymi, żeby nam to 6.5. Ile dzieci? No, i teraz te też sobie zmienię nazwy od razu. Ok, skróciłem sobie, że pracownik etatowy to są ci etatowi, same ich PESEL-e, no bo więcej mi nie trzeba. Tu jest data urodzenia dziecka, no tu i tak te kolumny będę widział, bo one są pomocnicze, więc oczywiście zamiast pomocniczych kolumn mógłbym to wkleić jedno w drugie, ale to już bym wam tu zahardkorował, no bo popatrzcie, co się stało, jak on to zrobił w jednej linijce, a jeszcze tak naprawdę mógłbym to wszystko powklejać do serial, a chociaż nie, bo tu jest if, to nawet bym tego nie mógł do serial powklejać. Dobra, czyli jest dobrze, ale nie komplikujmy, bo to już jest i tak mało skomplikowane. Tu mamy, ile każdy pracownik ma dzieci. Tu mamy przedziały wynagrodzeń, gdzie to wynagrodzenie suma nam jest niepotrzebne, ale musimy je widzieć, bo je wyliczamy, a na podstawie jego ifem sprawdzamy później, więc to jest nam potrzebne. Chociaż tu jak wyliczamy, to można by pewnie jakoś inaczej. I lecimy teraz z głównym zadaniem, chyba już, albo jeszcze nie, że będziemy potrzebowali, tak, co będziemy potrzebowali? Tych pracowników, którzy nam przysługują, no to nam będzie wszystko potrzebne. Te kwerendy nam na pewno będą potrzebne. Zastanówmy się, co nam jeszcze będzie potrzebne. Musimy znaleźć sumę dla tych pracowników. No, tak jak tu mamy ten przedział, nie? To teraz musimy wśród tych przedziałów musimy widzieć tylko tych, którym przysługuje. No, myślę nad tym. Bo potrzebuję mieć zestawienie i tu miałem te przedziały. A jakbym z tych przedziałów wyrzucił, no właśnie, jakbym rozbudował jeszcze te przedziały. Ile tej osobie przysługuje, jakbym z tych przedziałów wyrzucił tych już na tym etapie. Dobra, będziemy to składać po kawałeczku. Przepraszam bardzo. Tak sobie teraz to przedstawiłem. Tu jeszcze nie. Teraz tak, teraz mamy, moi drodzy, co mamy? Mamy tu te przedziały i widzimy wszystkich. A jakbyśmy tutaj z tego wyrzucili tych, którzy nie są etatowi. Żebym widział tylko tych, którzy mają tu są, ale tak jak tutaj jest odpowiedziane, jaki mają etat, nie? Czyli tak naprawdę tutaj z tych przedziałów, ja to połączę. Popatrzcie, z tych przedziałów, tak, tu nie mamy żadnego where. Dlatego, że tak jak już mówiliśmy, jeżeli damy where, to suma się nie będzie zgadzać. Czyli musieliśmy zrobić osobno sumę i przedziały, a osobno etatowych, ale teraz możemy ich osobną kwerendą połączyć. Czyli zrobimy kwerendę pomocniczą, która będzie łączyła ze sobą to przedział z etatowymi. Tak? I tu z tymi oczywiście PESEL pracownika się musi zgadzać. I chcemy widzieć przedziały tych, którzy istnieją w tej tabeli. Czyli potrzebujemy złączenie właśnie, których obu tabel są równe. To domyślne złączenie. Jak wam tłumaczyłem, czym się różni lewostronne, prawostronne. Gdybym tu dał lewostronne, no to też akurat lewostronne bym widział tylko tych, którzy są etatowi, więc też byłyby ci wszyscy ci i ci, którzy pasują tutaj. Natomiast gdybym dał prawostronne, to bym widział wszystkich tych z przedziału, nie? Więc muszę mieć albo lewostronne, albo to takie ogólne, czyli wtedy, kiedy się zgadzają. No, logika mi wskazuje, że te, które kiedy się zgadzają. No i w zasadzie to jest wszystko, co mi jest tu potrzebne. No i popatrzcie, on to traktuje to tak jak zwykłe tabele. Etatowy, przedział, pierdu, pierdu.
żadnych różnic, tylko po prostu to są tabele. Tabele takie robione w locie. Czyli select gwiazdka i co my mamy? No my mamy no, dwa razy PESEL, no bo jest i z jednego i z drugiego, skoro gwiazdka, ale to jest mniej ważne. Wynik suma i przedział. Możemy sobie schować teraz jeden z tych rzeczy, czyli możemy tu zrobić select Z65, powiedzmy etatowy.PESEL pracownika. No i teraz możemy sobie schować już tą sumę, bo jej nie liczymy, więc będę tylko widział PESEL pracownika. Pracuje, tu mu średnik nie pasuje. I co tam było drugie? To było przedział, tak? O. Przedział. Ej, coś mi tu. Z65 podkreślenie. A, no, trochę już mieszam. Co mi znów tu, Łosiu, robisz? Aha, no tak, no jest błąd, bo tu jest przecinek, ale tym się nie przejmujemy. Nie wiem, czemu cały czas mi krzyczy, że wyłączył zawartość, ale dobrze, przedział. No i możemy sobie dać tutaj, żeby było as PESEL pracownika i tu as przedział. O, i teraz będę miał PESEL pracownika i przedział, w którym się on mieści. I powstała mi taka tabela w locie generowana, tak, z fajną nazwą, bo nazywa się Z65, a właśnie jeszcze się nie nazywa, bo ja muszę zapisać, przedział etatowych. Teraz się zapisała, bo już nie ma błędów. Z65, przedział etatowych. Tu mi włącz to kretynie. O. I przedział jest podany po prostu, w jakim on się gościu mieści. No to dobra, czyli mamy gościa w jakim przedziale. Jakby teraz, jeszcze zanim to zrobimy, połączyć ile dzieci z datą urodzenia dziecka. Tak? Popatrzcie, no bo musimy mieć tych, którzy, właśnie, tu mamy wszystkie dzieci, a my musimy tu brać tylko pod uwagę te dzieci, którym przysługuje. Czyli być może te goście nie mają tylu dzieci, bo być może część tych dzieci jest już starsza. A tego nie uwzględniliśmy. A tu mamy, czy zasiłek przysługuje. I teraz muszę połączyć w takim razie w tym ile dzieci muszę wziąć pod uwagę, tak? Tylko te dzieci, które są w tamtej tabeli. Czyli tu muszę dać dziecko, ale jeszcze dodaj, o, pokaż tabelę kwerendową, data urodzenia, no, chodź tu, data. O, nawet mi to sam połączył, ale chyba mi to źle połączył, bo jakiś identyfikator mi tu połączył, kretyn. A ten identyfikator to zupełnie jest bez związku, to usuwam. Muszę mieć PESEL dziecka. Z PESELem dziecka się musi zgadzać. Teraz się zastanówmy, jakie łączenie. Tu mam dzieci. Tak, te, które są odpowiadają, czyli te, które są odpowiadają. No, tylko teraz będę musiał dać wcześniej where i teraz mogę już sięgnąć właśnie, bo dzięki temu, że teraz to jest osobna tabela, to wynikiem tego jest ta data urodzenia, przepraszam, ten zasiłek tutaj, o, ten zasiłek tego jest wynikiem, więc w tym pytaniu mogę dać where, zasiłek. No i teraz jak to sprawdzić, słuchajcie, spróbujmy to, czy to w ogóle działa.
No i teraz powiedzmy, sprawdźmy. Co do największych, do najmniejszych. No, są trzy jakieś czwórki, trzy trójki. A gdybym to usunął. Aha, właśnie, ile jest w ogóle. O, może w ten sposób to sprawdźmy. Ile mamy? Na dole mamy 176 wartości, tak? A gdybym to usunął. Nie, to 176 to jest peseli. Natomiast ile tych. O. To mi się nie zmieni. To teraz myślę, jak to sprawdzić. Czy na pewno dobrze zrobiłem? No, mówiłem, że dzisiaj będzie horror. Dzisiaj będzie horror. Terrible. A, nie, to chciałem. To. No, teraz są 204. Aha, no tak, właśnie, już mamy 244, bo widać, są rodzice, którzy mają dzieci niezasiłkowe. No i jest tutaj 5, 4, 4. Nie, ta osoba. O, są tylko dwie czwórki. Jak sobie to posortujemy, sortuj. No, jest już automatycznie włączone. To mamy dwie czwórki, jedną piątkę dzieci. Ten z datą taką ma piątkę. No a teraz, jeżeli sobie wrzucimy to ograniczenie takie, no to popatrzmy, ten na dole ma już czwórkę dzieci, bo jedno dziecko mu wypadło, bo jest niezasiłkowe. No i mamy trzy czwórki, no i mamy w ogóle mniej, bo mamy 176 tych osób, czyli wypadły nam osoby, które mają dzieci w ogóle, wszystkie dzieci niezasiłkowe. No, czyli rozbudowałem kwerendę, która się nazywała ile dzieci, o to, żeby korzystała z innej kwerendy jak z tabeli, i wyciągnęła informacje tylko, które dzieci są zasiłkowe. No więc mamy dzieci zasiłkowe. No i teraz myślę, że już będziemy budować ostatecznie kwerendę, chociaż kilka razy o tym mówiłem. Więc patrzę na zegarek. Na pewno macie już mnie szczerze dość dzisiaj. No, zadanie jest wyjątkowo, wyjątkowo dzikie. Czyli tak, mamy przedział etatowych. To są w ogóle ci, którzy są etatowi i nie ma wyjścia, inni nie mogą dostać. W zależności od przedziału będą dostawali jakieś tam kwoty. Zastanawiam się, czy te kwoty nie dodać już od razu tutaj. Czy te kwoty już nie dodać do tego zapytania? Zastanówmy się, bo te kwoty będą nam potrzebne. Dodajmy jeszcze te kwoty. Tu mamy przedział. I popatrzcie, myśmy sobie tu mówili, że tu jest przedział 1, przedział 2, przedział 3. A nazwijmy te przedziały po prostu kwotami. To dzięki temu to będzie przedział, od razu będzie kwota. Czyli przedział numer 1 to jest jaka kwota? Nie, to nie to zadanie, zamknęło mi się. No, przedział jest 500, jeżeli jest ten mniejszy, 300 i 100. Czyli nazwijmy te przedziały po prostu od razu tak. Nie 1, tylko 500. Nie 2, tylko 300. I nie 3, tylko 100. Tak, żeby od razu ten przedział. Ach, od razu ten przedział, nazwa przedziału jest jednocześnie kwotą, tak? Przedział 500, przedział 300, przedział 100. No i teraz nam będzie prościej zapisać tu. Zapisać tu, bo to było ważne. No i teraz mamy pracownika i ile on dostaje. Ale kiedy on dostaje? Pod warunkiem, że spełnia inne warunki. Czyli warunek przedziału to jest, ile dostaje pracownik. No jeszcze te 200 nam niestety będziemy musieli gdzieś wepchnąć, to 200. Ale na razie powiedzmy, że tych samotnych na razie olejmy. Chociaż zaraz, a co mamy tu w przedziałach? Aha, właśnie. No gdybyśmy, dobra, to spróbujmy, nie? Żeby to szło. Jeżeli tu mamy przedział, widok projektu. No właśnie, przedział jest. A zobaczmy, czy on dostaje więcej, jak jest. O właśnie. Group by PESEL. I teraz jeszcze zobaczmy na razie tak, przedział. If. Aha, ale tu nie mamy pracownika dołączonego. Musielibyśmy dołączyć jeszcze pracownika. Czyli, bo to, czy samotnie wychowuje dziecko, jest w tabeli pracownicy. Coś, a tu przecinek niepotrzebnie. Wracam. Dołączę jeszcze tutaj
tabelę pracownik. Tak, i teraz moi drodzy, PESEL pracownika z PESELem pracownika. I teraz chcę widzieć tych, które się zgadzają. Dobrze. No nic mi się tu nie zmieniło, ale teraz mogę zrobić coś takiego, jeżeli pracownik kropka, jak tam jest w pracownikach? Pracownik stan rodziny, jeżeli stan rodziny, jeżeli pracownik stan rodziny, równa się S, to dajemy stówkę, 200, ile tam było dodatkowo? 200, to dajemy 200, a jeżeli nie, to dajemy 0, as dodatek. Zobaczmy, czy to działa. Tu przecinek. Ta. Nie, gdzie ja to wrzucam? Nie we front. Ajajajajaj. Słuchajcie, już taki jestem zmęczony tym wszystkim. Oczywiście to jest from, to jest group, a ja to muszę do selecta dorzucić. Tak. Ja już się normalnie zagubiłem. No tak, teraz mi to nie będzie agregowało. No dobrze, no to wrzućmy to do funkcji agregującej. No to nie może być as. No, dobrze, ok. Czyli teraz mamy pytanie, czy nam się teraz z jakiegoś powodu, bo jak wrzuciłem to do funkcji agregującej, czy to na pewno dobrze działa, czy nam się PESEL-e nie będą duplikować, ale chyba nie, bo nie ma powodu, żeby się duplikowały. Dobrze, i teraz popatrzcie, niektórzy z nich mają dodatek, a niektórzy z nich nie mają dodatku. Niektórzy mają 0, czyli mają po prostu przedział 500 plus 0, ten ma 500 plus 200, bo jest samotna matka, czy samotny ojciec, 500 plus 200, 500 plus 0, czyli wystarczy nam to potem zsumować. No możemy sobie to tu nawet zsumować, nie? Ale dobra, bo tu będzie chciało mieć funkcje agregujące, a jak będzie chciało mieć funkcje agregującej, no to nam jeszcze tylko skomplikuje życie, to zsumujemy sobie to dalej. No, czyli teraz tak, przedział zapisujemy. OK, czyli teraz mamy pokaż tabelę, kwerendy. Aha, no właśnie, czy przedział etatowych? No właśnie, przedział, bo tak, tamto nam zostało w przedział, ten dodatek. Natomiast teraz przedział etatowych, no też musimy sobie zassać tą. Ale tu już będzie prościej. I potem Z65 przedział, kropka, dodatek, as, dodatek. Tu musiałem sobie jeszcze to zassać. No i teraz mam już ten przedział etatowych, tak? Bo ten mnie interesuje, przedział etatowych. No bo ci, którzy są odsiani według etatu. No to w okienku pracownik nic nie chce zrobić. Przedział etatowych chcę zapisać z tym dodatkiem. Przedział chcę zamknąć. I teraz kwerendy. Przedział etatowych. Dodaj. Zobaczmy, czy to powiązanie tego mi da. Czy chcę. Zaraz, moment, już mam dwa razy przedział etatowych. Tak, zacząłem. Dobra.
Zacząłem w piętkę gonić. Dobra, czyli mamy przedział etatowych. OK. Na razie mamy sam przedział etatowych, więc jak to wykonamy, Senek gwiazdka. Gwiazdka. Film przedział etatowych, tak. Senek gwiazdka, film przedział etatowych, no to po prostu będę miał to samo co przedział etatowych, no bo nic tu się innego nie dzieje. Ale teraz muszę to połączyć. Czyli tych przedział etatowych muszę zrobić tak, żeby dołączyć ich do ile dzieci? No, bo będę musiał pomnożyć ten przedział przez ilość dzieci. Czyli PESEL pracownika, tak. Uruchom. No i teraz no PESEL dwa razy mi się wyświetla. Mam, popatrzcie, ten ma 300. Ile dzieci? Dwóch. Ten ma stówkę. Ile dzieci? Jeden. Ten ma 500. Ile dzieci? Jeden, nie? Czyli muszę teraz jeszcze, ile mu tego zasiłku, to muszę pomnożyć to przez to i dodać jeszcze ewentualnie to, żeby wiedzieć, ile było zasiłku. Czyli 500 razy jedno dziecko plus 200 za to, że jest samotną, bo tu czy 200 też na każde dziecko? A, na każde dziecko, ok. Czyli muszę zrobić 500 razy ilość dzieci plus 200 razy ilość dzieci. Jest ktoś taki, co ma, on ma dwójkę dzieci, czyli będzie 500 razy 2 plus 200 razy 2. To sprawdzimy zaraz u tej osoby, czy to się zgadza. Dobrze, czyli muszę zrobić kolumnę. Muszę zrobić tu kolumnę. No, i teraz zasiłek wynosi 500, bo ten gościu ma 500 i jedno dziecko. Tu jest 700, bo jest 500, 200, jedno dziecko. A gdzieś była ta, co miała 2. No, ma 500, 200, czyli 700 razy dwójka dzieci, 1400. No, czyli to mi się zgadza. Ja już pomału dążę do końca tego zadania. Jak jeszcze ktoś tam po drugiej stronie telewizora żyje, to pomachajcie. To nie zapomnijcie, prawda? Chociaż teraz, jak jesteście wściekli, to znaczy wściekli, no, jesteście przemęczeni tym zadaniem, to pewnie niechętnie, ale jednak prosiłbym o subika, o lajczka i inne takie. A my sobie już pomału zdążamy do końca zadania. Do końca zadania, mociumpanie, me wezwanie. Czyli trzeba, tak, czyli mamy, wiemy już, ile dzieci, ile z przedziału etatowych. Dobrze, teraz tu już mamy tych, którym przysługuje, tak, data zasiłek równa się, tak, dobrze, no to pomalutku już zmierzamy do tego, że wiemy, ile każdy ma zasiłku i no, nie wiem jak to sprawdzić, czy mój wynik jest dobry, ale muszę zsumować ten zasiłek. I to będzie wszystko, prawda? Czyli zamiast, czyli tak, to będzie kwerenda, ale właśnie. I to będę musiał z tego zbudować jeszcze jedną kwerendę, która to sumuje. To są osoby, które mi, to jest tabela osób, którym wiem, ile każda osoba, nie interesuje mnie tu nazwisko, to mnie wszystko tak naprawdę interesuje. Ile każda osoba PESEL ma zasiłku? Ile każda osoba PESEL ma zasiłku? No więc teraz to zapiszę jako Z65. Ile zasiłku? No i teraz już będzie ostateczna kwerenda, bardzo króciutka. Projekt kwerendy, który będzie miał po prostu to, ile zasiłku będzie brał. I w tym, ile zasiłku będzie brał, select gwiazdka, select sum od, dobra, najpierw gwiazdka, bo nie pamiętam, jak się już to nazywało, zasiłek, czyli po prostu
sum od zasiłek. Mhm. Czyli tu będziemy mieli zadanie 6, 5 zasiłki. A nie, tam nas nie dawałem zadanie 6, 5 po prostu. No i teraz sprawdźmy, czy to jest 58 100 ma zapłacić prezes. Nie wiem, mam nadzieję, że to jest dobrze, że gdzieś w tym całym ferworze walki się gdzieś nie walnąłem w jakimś niuansiku. Zadanie jest na pewno hardkorowe. Zadanie jest na pewno, no, jeżeli ktoś mi z was znajdzie, że tu jest błąd, no to będę musiał chyba się zastrzelić, bo jeżeli mam to całe od nowa nagrywać, to no mam nadzieję, że jakiś ewentualnie drobny błąd. No i łatwo nie jest, ale pokonaliśmy, przynajmniej wiele rzeczy tu pokazałem. Nawet jeżeli gdzieś się pomyliłem, jeżeli gdzieś tam mi nie wyszło tak jak trzeba, to oczywiście zachęcam, żeby mi dać znać, co jest nie tak. Ale na pewno to, co wszystko tu analizowaliśmy, no to na pewno ma to swoją wartość dydaktyczną. No bo razem z wami tu myślałem, kroczek po kroczku, prawda, rozbudowywałem to, miotałem się czasami, skacząc to tu, to tam, ale dzięki temu, no, poznaliśmy jakby też tok myślenia, tok działania i jak to powinno funkcjonować. No i czas iść spać. Do zobaczenia się z Państwem. Hasta luego, hasta pronto.